Jakaż to pieśń? Czy złapaliście całą historię opowiedzianą w tej pieśni? Jakaż jest konieczność, abyśmy nauczyli się żyć z priorytetami? Nie uciekniecie od priorytetów. Nie mieć priorytetów, czy mieć priorytety? Buddy opowiedział nam o tym, a była to jego własna kompozycja. Przejrzeliśmy jego płyty i ta piosenka idealnie pasowała do naszego dzisiejszego tematu. A tak przy okazji, czy wiecie o tym, że on jest dentystą? Ale otrzymał też talent muzyczny, więc nim służy, a kiedy musi głęboko borować, wtedy zaczyna śpiewać jeszcze mocniej. I tak przybliża się do swoich pacjentów. Dziękuję, Buddy Hotelling. Przykro mi, że mój mikrofon nie działał w momencie, gdy schodziłeś ze sceny. Buddy pochodzi z Bell Creek i stamtąd przyjechał do nas. To było piękne, naprawdę piękne. Ale wróćmy do koncepcji posiadania własnych priorytetów, potrzeby poukładania tego, co jest najważniejsze w waszym życiu. Jest to zbieg okoliczności, że otrzymaliśmy dzisiaj wiadomość pocztą komputerową, jaka dotarła do nas z południowych Niemiec. Jeden z naszych niemieckich tłumaczy, Klaus Schmidt, wręczył mi właśnie, gdy wychodziłem tutaj. Wydaje mi się, że i ona pasuje, więc chcę się nią z wami podzielić. Pochodzi od podróżującego akwizytora. Człowiek ten pracuje dla firmy, która zatrudnia aż 400 akwizytorów w południowych Niemczech. Zdecydował się uczestniczyć w naszym seminarium nadchodzącego tysiąclecia. Podjął decyzję, że ma zamiar być obecnym na każdym spotkaniu. Problemem jest jednak to, że jeśli jesteście akwizytorami, wasi główni klienci i cały biznes odbywa się przede wszystkim wieczorami. Mimo to zdecydował się do uczestnictwa w seminarium nadchodzącego tysiąclecia. Teraz go zacytuję. Spodziewałem się straty materialnej, ale zdecydowałem też, że będę się trzymał obietnicy Jezusa, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. I Pan Bóg dokonał cudu. Chociaż pracowałem tylko przez połowę czasu, zarobiłem więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Faktycznie też uznano mnie najlepszym akwizytorem w kraju w tym miesiącu i otrzymałem także premię. Teraz, jak dodaje, znalazłem nowy przepis na życie. Mniej pracy plus więcej zainteresowania sprawami Królestwa Bożego równa się błogosławieństwo duchowe i materialne. Co stanie się, gdy ta seria się zakończy? Smutno będzie nie słyszeć więcej tak dobrego poselstwa. A po drugie, obawiam się, że teraz będę musiał znacznie dłużej pracować, aby uzyskać taką samą ilość pieniędzy na życie, jaki zarabiałem podczas trwania seminarium. Ale kończy list słowami. To, co dla mnie jest jednak najcenniejsze, to to, że mogłem osobiście doświadczyć Boga. Otrzymałem to błogosławieństwo, jakie obiecał dla każdego, kto pragnie, by postawić Go na pierwszym miejscu. Dziękuję Panu bardzo za podzielenie się z nami tym świadectwem. Gdy zestawimy to z piosenką Buddy'ego, to pasują one do siebie bardzo. Ludzie muszą mieć swoje priorytety, a Bóg powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a o wszystko inne zatroszczę się sam. Cieszę się, że jesteście tu dzisiaj znowu. Aż trudno mi uwierzyć, ale zostały nam jeszcze tylko 4 spotkania. Bóg spotykał się z nami tak wiele razy. Tak więc i dzisiaj, gdy serca nasze uniesione są piękną muzyką i świadectwem, ponownie zapraszam was, abyście przyłączyli się do mnie w prośbie, aby Bóg poruszył naszymi myślami, bowiem jest coś bardzo praktycznego i nadzwyczajnego, co możemy wprowadzić w życie, jeśli tylko Go o to poprosimy. Módlmy się więc teraz. Kolejny raz, Ojcze, prosimy Ciebie jako naszego przyjaciela na zawsze, byś był obecny teraz i abyś przemawiał poprzez Pismo Święte. Prosimy, by Duch Chrystusa przenikał nasze myśli, aby nasze spotkanie było czymś więcej niż jedynie wykładem, abyśmy mogli dostrzec pewne praktyczne rzeczy, które stają się częścią naszych starań przetrwania, gdy stoimy na krawędzi kolejnego tysiąclecia. Wyjaśnij to nam i niechaj stanie się to częścią naszego życia na tym świecie. Prosimy o to w imieniu Chrystusa. Amen. Odbywało się spotkanie. Spotkanie samej śmietanki świata finansjery, jak powiedzieliby to Francuzi. Ci, którzy potrząsają całym społeczeństwem, spotkali się pewnego dnia w roku 1923 w Edgewater Beach Hotel w samym centrum Chicago.
Pozwólcie, że wam przeczytam o tych najznamienitszych. Przedstawię wam ich, kim byli. Było ich 9 znanych w tamtych dniach. Prezes Rady Największej Niezależnej Firmy Metalowej tego kraju, prezes Największej Firmy Użyteczności Publicznej, prezes Największej Firmy Gazowniczej, największy potentat zbożowy, przewodniczący Nowojorskiej Giełdy, członek Gabinetu Prezydenta Stanów Zjednoczonych, największy inwestor na giełdzie na Wall Street, zwierzchnik największego monopolu na świecie i w końcu prezes Międzynarodowego Banku. Rozmawiali o sprawach władczym tonem, ci nadzwyczajni mistrzowie świata finansowego. Ale to, co tragiczne, w 25 lat później, w roku 1948, obraz zmienia się niezwykle dramatycznie. Pozwólcie, że przeczytam wam teraz scenariusz. Charles Schwab zmarł jako bankrut, żyjąc zapożyczone pieniądze przez ostatnie 5 lat swojego życia. Samuel Insull zmarł, uciekając przed wymiarem sprawiedliwości w obcym kraju, całkowicie bez grosza. Howard Hobson odszedł jako człowiek obłąkany. Arthur Quinton zmarł za granicą jako niewypłacalny dłużnik. Richard Wintley został wypuszczony z Sing Sing więzienia federalnego. Albert Falls został zwolniony z więzienia, by mógł umrzeć w domu. Jesse Livermore popełnił samobójstwo, podobnie jak Larry Fraser i Ingvar Kruger. 9 potentatów finansowych, dla których bogactwo stało się ich zgubą. Czy można się czegoś nauczyć z ich tragicznej historii? Pewien autor tak to opisał i chcę podzielić się z wami tym cytatem. Niesamowite podobieństwo diabelskiej grawitacji ich znanego życia stało się boskim ostrzeżeniem, bowiem Bóg uczynił duchy tych finansowych gigantów tak upiorne, że w środku wieku świadczą narodowi o wpadnięciu w materialistyczny szał. Dzisiaj nie ma już po nich śladu, ale powstaje nowa galeria tych smutnych duchów. Koniec cytatu. Smutne, smutne i jeszcze raz smutne. Ale wiecie co? Nie przyszliśmy tu dzisiaj po to, aby dzielić się smutnymi historiami. Nie ma potrzeby, aby się smucić. Chcę was raczej zapytać, czy nie jesteście zadowoleni z tego, że nie jesteście bogaci? Co? Ilu z was tu obecnych jest dzisiaj zadowolonych, że nie jesteście bogaci? 3 ręce? 4? No, no. A ilu z was mówi prawdę? No, przyjaciele, bądźmy uczciwi, nie zabawiajmy się teraz mówiąc, że tak się cieszycie, że nie jesteście bogaci, bo wiem, że faktycznie to, co mówicie w sercu, wiesz co, ja wcale nie cieszę się z tego, że nie jestem bogaty. Ja jestem wściekły, że nie jestem bogaty. To mnie smuci, że nie jestem bogaty. Oczywiście, że smutno mi z powodu tych 9 facetów, ale tak mi się coś wydaje, że jeśli, Panie Boże, powierzysz mi tych kilka ładnych milionów, to poradzę sobie z nimi trochę lepiej niż tamtych 9. Obiecuję. Tak, przyjaciele, musimy się przyznać, że wszyscy zazdrościliśmy bogatym ich bogactwa i zamożnym ich zamożności. Szczególnie wtedy, gdy czytamy na temat ostatnich dochodów tych wszystkich supergwiazd. Pewnego dnia, gdy przygotowywałem ten wykład, wędrowałem trochę po internecie. Zajrzałem do listy o nazwie Forbes 400. Wiecie, jaka to jest lista. Chciałem się dowiedzieć, kto jest najbogatszym człowiekiem w Ameryce. Mam teraz prośbę do moich współpracowników, realizatorów, aby nie pokazali teraz tego zdjęcia na ekranie, bo chcę się przekonać, czy potraficie to odgadnąć. On nie jest tylko najbogatszym człowiekiem w Ameryce, ale jest najbogatszym człowiekiem na świecie. Jak sądzicie, o kim mówię? No? Bill Gates. A skąd wy to wiecie? Czy wiecie... O, oto on. Czy wiecie, że gdy sprawdziłem w internecie w roku 1997, w ostatnich 12 miesiącach, czy wiecie, jakie miał dochody? Jesteście na to gotowi? $39.8 miliardów tylko w jednym roku. To całkiem niezły dochód, prawda? Zobaczyłem jeszcze jedne dane. Bill Gates zarabia więcej pieniędzy niż połowa żyjących Amerykanów razem wziąwszy. Czy dacie temu wiarę? Ale przejrzałem tę stronę w internecie jeszcze dalej. Powiedziałem sobie, że chcę zapoznać się z 50 najbogatszymi ludźmi w Stanach Zjednoczonych. Sporządzili taką listę. A jako 50 na liście, William Wrigley ze swoją Wrigley Gum Company
jest słabiutki, bo ma zaledwie 2,6 miliarda dolarów. On znajduje się na samym dole tej listy. Macie ich teraz na ekranie, ale czy wiecie, że oni już o sobie nie mogą mówić jako o milionerach? Teraz na listę wchodzą już tylko milionerzy w pierwszym rzucie. Ale zaczekajcie jeszcze, chcecie porozmawiać o wielkich pieniądzach? Chcecie porozmawiać o sporcie? Postawię wam zatem pytanie. Widzę, że mam przed sobą bardzo bystrą publiczność. Powiedzcie, kto jest najwięcej zarabiającym i zarazem najsłynniejszym atletą, sportowcem w całym świecie i do tego nie mieszka zbyt daleko od nas? Aha, Michael Jordan. Oto on. Czy wiecie, że ma on wielomilionową pensję, ale pewnego roku, podobnie do Nike, Gatorade i McDonald's, zarobił 32 miliony dolarów od tak sobie? No nie. Ale posłuchajcie czegoś. Właśnie 2 tygodnie temu kibice sportowi 27 października. Pokażę to na ekranie, abyście mogli to zobaczyć. Mike Piazza powinien zagrać dla drużyny nowojorskiej Yankees. Miał najwyższe dochody, jakie tylko człowiek kiedykolwiek osiągnął w sporcie. Jego roczna pensja wyniosła 13 milionów dolarów. Czy potraficie temu uwierzyć? To jest nieprzyzwoite. I dlatego nazywają ich obrzydliwie bogatymi. Nie. Nie mam zamiaru teraz poniżać tych ludzi. Bill Gates, bystry umysł, mam takie przekonanie. Michael Jordan, wielki gracz w kosze, jak się ostatnio dowiedziałem. Ale przyjaciele, zastanawiam się tylko nad równością ekonomiczną i w ogóle równością w tym dzisiejszym świecie. A gdy mówimy już o równości, to chcecie na moment dowiedzieć się czegoś o giełdzie? Czytałem niedawno w gazecie, że w ubiegłym roku zyski niektórych baronów giełdowych, posłuchajcie tego, przyjaciele, zyski sięgnęły od 25 milionów dolarów dla dobrych graczy giełdowych do 100 milionów dolarów. A są to tylko dodatki, zyski w jednym roku. W narodzie, w którym 75-80% ludzi zarabia mniej niż 50 tysięcy dolarów rocznie, coś wydaje się tutaj być pokręcone, prawda? Tak, ale w chwili, gdy używam słów w narodzie, nie mam na myśli jedynie Stanów Zjednoczonych, ale także kraje zachodniej Europy, Australię czy inne uprzemysłowione kraje zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. W chwili, gdy my tutaj w tym pierwszym świecie zaczynamy tylko myśleć na temat majątku i bogactwa, to jakże jesteśmy smutni, że nie jesteśmy bogaci. Mam takie odczucie, że ludzie żyjący w krajach trzeciego świata, a tak przy okazji to powiem wam, że nie ma trzeciego świata, ale są 2 trzecie światy. I wiem, że niektórzy z was oglądają nas teraz i pewnie mówią, wiesz co, Dwight, to jest głupie. Wy zaczynacie narzekać, że macie tylko 50 tysięcy dolarów rocznie. Czy ty wiesz, co to znaczy przetrwać w moim kraju, na przykład Rwandzie? A może chcecie rozmawiać o Somalii, o Sudanie, a może o Indiach? Czy porozmawiamy o Chinach? Panie i panowie na zachodzie, zauważcie to proszę. Żyjemy według standardów tej planety, będąc bardzo bogatymi, bez względu na to, ile macie w swoich domach. Zaczynamy gubić zupełnie perspektywę, a potem rumienimy się, gdy zaczynamy porównywać pierwszy świat z tymi 2/3 światami. Myślę teraz o pewnym zdjęciu pokazującym te prześladujące mnie oczy, które nie pozwolą mi tak odejść. Pamiętam je przerażające, przepełnione krwią na okładce czasopisma Time, ów fotograficzny esej na temat ludzkiego cierpienia w Somalii. Ta mała dziewczynka ma 6 lub 7 lat, gdy patrzy na ciebie i na mnie w upiornych kolorach swojej tragedii. Była niczym więcej jak widmem ze sterczącymi kośćmi i groteskowo naciągniętą skórą na swoim beznadziejnie małym szkielecie. I ta łza, jaka spływała po jej kości, czystej, zapadniętej twarzy, była żywą ofiarą powolnej śmierci spowodowanej głodem. Fotograficzna statystyka, którą będziemy oglądać, podając sobie przy kolacji miskę z ziemniakami. Spróbujcie się dobrze wpatrzyć w te twarze, a potem powiedzcie mi, panie i panowie, czy nie jesteśmy bogaci i nie obfitujemy w dobra? Problem leży w tym, że używamy błędnych paradygmatów, gdy staramy się zdefiniować bogactwo i ubóstwo. Zapomnijcie o Billu Gatesie, zapomnijcie takie nazwiska jak Michael Jordan, Michael Eisner i Michael Jackson. Dzisiaj chcę wam przedstawić innego Michała. Nazywa się Michał Jezus. Chcę, abyście dzisiaj przyjrzeli się Michałowi Jezusowi. Ponieważ nawet jeśli jesteście poprzez to zdjęcie z powrotem myślami w Somalii czy w Sudanie z tamtymi upiornymi widokami, nawet jeśli jesteście myślami w owej cuchnącej, pełnej odchodów zwierząt stajence w Betlejem, nadal pozostaje taka straszliwa chwila ubóstwa.
Chcę dzisiaj zaprosić was, skoro już za kilka tygodni będzie czas świąt Bożego Narodzenia, abyście wraz ze mną sięgnęli do historii tego narodzenia. Będzie to w Ewangelii Łukasza w rozdziale 2. Wraz ze mną spróbujcie przypomnieć sobie chwilę Bożego Narodzenia. Ewangelia Łukasza, rozdział 2. Podam wam stronę 1095. Wraz ze mną sięgnijcie tam, przypominając sobie tę znaną historię, czytając od wiersza pierwszego. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, wiersz 6, nadszedł czas, aby porodziła, i porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Wiecie, przyjaciele, to po prostu określa i powoduje burzę w naszych mózgach, że Bóg tego wszechświata decyduje się na ucieleśnienie i wejście w jakiś sposób do łona człowieka na czas 9 miesięcy. A tak przy okazji, to łono, jakie wybiera, to nie łono cesarzowej Rzymu. Wybiera łono pewnej nastoletniej dziewczyny, udaje się do cichej wioski Nazaret i to nazywa swoim domem. Prawdopodobnie trudno by znaleźć bardziej upokarzające miejsce narodzin, jak owa cuchnąca stodoła z zagrodą krowią. A najbardziej prawdopodobne, że była to jakaś zasłonięta jaskinia. Król Wszechświata urodzony w oborze, dokładnie na takim miejscu, gdzie nasi rodzice chcieliby nas posłać, gdy zachowywaliśmy się źle przy stole. On urodził się w stajni. O, przypominam sobie teraz jeszcze coś. Królowa Anglii, a jest to coś bardzo dla niej nieprzyjemnego, bowiem prasa doniosła, że przy rocznych zarobkach wynoszących 12 milionów dolarów, jej osobista fortuna oceniana jest na wartość około 1,5 do 10 miliardów dolarów. Wszystko oczywiście zwolnione z podatków, co wywołuje całkiem duży zamęt wśród obywateli jej królestwa. Wszyscy zapewne pamiętacie ów tragiczny pożar zamku Windsor. Wtedy rozpoczęła się wielka debata nad tym, kto zapłaci za owe wielkie straty, czy najbogatsza kobieta na świecie, czy jej ludzie. I jak nam wiadomo, w końcu doszło do pewnego kompromisu i życie zaczęło toczyć się dalej w królestwie. Ale faktem jest, że królowa Anglii ze swoim krezusowym bogactwem jest jedynie marnym i godnym pożałowania porównaniem z boskim monarchą, który ma tryliony galaktyk na swoje zawołanie i który przychodzi w takim upokorzeniu, aby się urodzić w zagrodzie zwierząt cuchnącej, niewygodnej, pośród zwierząt, ale przychodzi tutaj. Ale taka jest historia Bożego Narodzenia. A arcybiskup Fulton Sheen w swojej klasycznej i wspaniałej książce na temat życia Chrystusa ujął to dobrze. Nie było miejsca w gospodzie, było jednak miejsce w stajence. Gospoda to miejsce gromadzenia opinii publicznej, punkt, gdzie ogniskują się nastroje tego świata, gdzie randkują ludzie, miejsce, na którym polegają ludzie prości i ludzie sukcesu. Zaś stajenka jest miejscem dla wyrzutków, tych lekceważonych i zapomnianych. Świat mógł oczekiwać, że Syn Boży urodzi się, jeśli w ogóle miałby się urodzić w gospodzie. Stajenka byłaby ostatnim miejscem na tym świecie, którego człowiek by mu użyczył. Boskość zawsze znajduje się tam, gdzie człowiek najmniej się jej spodziewa. Przyjaciele, widzicie, że pomyliliśmy się. Nie ma racji ta naklejka samochodowa, która mówi, że ten, kto ma najwięcej zabawek, wygrywa. Przynajmniej nie jest to prawdą u Boga. Jeśli byłoby to prawdą u Boga, wtedy nigdy nie zdecydowałby się pojawić w tej cuchnącej, ciemnej jaskini. I rację ma Fulton Sheen, gdy pisze, że boskość zawsze znajduje się tam, gdzie człowiek najmniej się jej spodziewa. No bo wybrać stajnię w Betlejem na miejsce urodzenia? Jedynym sposobem na jakieś zrozumienie tego jest, że trzeba wiecznej miłości, aby pojawiła się chęć zapłacenia tak głębokiej ceny. Bo jak inaczej to wyjaśnić? Historia Bożego Narodzenia, miłość zniżająca się do nas w taki sposób. Chcę z wami podzielić się najmocniejszym podsumowaniem całej historii Bożego Narodzenia w całej Biblii. Jest to jedno zdanie. Skierujcie się, proszę, do drugiego listu do Koryntian, rozdziału 8. Jest to na stronie 1249. Drugi list do Koryntian, rozdział 8. Jedna linijka, ale zawiera całą wielką prawdę o Bożym Narodzeniu. Warto to sobie zaznaczyć w Biblii. Drugi Koryntian, rozdział 8, wiersz 9. Oto on.
Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. On staje się dla mnie ubogim, abym przez Jego samo ofiarowanie się mógł się stać bogatym, bogaty w zbawienie. No, przyjaciele, w jaki sposób wy i ja moglibyśmy lepiej opisać historię Bożego Narodzenia, jeśli nie będzie to historia o tym Bogu, który decyduje się na takie samo poświęcenie, że przychodzi na ziemię i utrzymuje kontakt z takimi jak wy i ja, i to na miejscu spotkania, którym jest stajenka na zapleczu? Jakiego rodzaju jest to przyjaźń, że Bóg schodzi na ziemię w tamtym majestatycznym, a zarazem całkowicie radykalnym momencie? W wieczności nazywali go Michałem, a teraz schodzi na ziemię. Michał Jezus. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, że wierzę, że w historii Bożego Narodzenia ujęte zostało przyjście Michała Jezusa, które wyraźnie mówi, jaka jest tajemnica bezpieczeństwa finansowego, której większość bogatych ludzi na świecie nie zna. Chcę podzielić się z wami dzisiaj udowodnioną tajemnicą, która została w pełni zagwarantowana zarówno dla młodych, jak i starszych, wykształconych i analfabetów. Jest to tajemnica zarówno dla trzeciego świata, jak i drugiego świata, a także dla pierwszego świata. Chcę pokazać wam dowody. Pozwólcie więc, teraz z wielką prędkością przebiegniemy przez szereg tekstów biblijnych. Chcę powrócić najpierw do Starego Testamentu na chwilę, bo musimy lepiej poznać, kim jest ten Bóg, który przyszedł na ziemię. Sięgnijmy więc do księgi proroka Izajasza, a tam rozdziału 9. Namalujmy ten obraz starotestamentowy. Ten, który miał przyjść, został tutaj przepowiedziany. Przeczytajmy kilka linijek tej przepowiedni. Izajasz, rozdział 9, na stronie 758 w naszych polskich Bibliach. Popatrzcie na ten obraz. Słowa te zostały napisane na 700 lat przed pojawieniem się Chrystusa. Wiersz 5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Zgoda, o kim to proroctwo mówi? Patrzmy na wiersz 7. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki, dokona tego żarliwość Pana zastępów. Ktokolwiek to jest, jest oczywiste, że chodzi tu o Mesjasza. To jest jasne, syna Dawidowego. Nazwany został tutaj w wierszu 5 jak Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. A teraz cofnijmy się o jedną kartkę do rozdziału 7. Popatrzcie na wiersz 14. Kim jest ten? Wiem, że znamy już odpowiedź, ale jest konieczne, abyśmy spojrzeli dokładnie i wnikliwie na tą tajemnicę bezpieczeństwa finansowego. A więc wiersz 14. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Emanuel, ten, który znajduje się w małym korytku, gdzie składano pokarm dla krów, to Bóg z nami. Ten, który na samym końcu, przypominam wam o tym, kona na owym środkowym krzyżu, to Bóg z nami. Jest to Bóg Wszechświata, który schodzi na ziemię i staje się jedno z ludzkością. 2000 lat temu, taka jest historia. A teraz, kim jest ten Bóg? W kontekście Wszechświata, dwa teksty z Księgi Psalmów. Sięgnijcie teraz do psalmu 24 na stronie 597. Tak więc mamy wiecznego Boga, który przychodzi na ziemię, zamieszkuje w ciele ludzkim, którego narodziny miały miejsce w stajence na zapleczu, ale przypomnijmy sobie, skąd przyszedł. Psalm 24. Przeczytajmy pierwsze dwa teksty. Psalm 24, zaczynamy od wiersza pierwszego. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. A więc ziemia należy do Boga i wszystko, co jest na tej planecie, należy do Niego. Aby to potwierdzić, potrzebujemy jeszcze jedno miejsce, psalm 50. Sięgnijcie kilka kartek dalej do psalmu 50.
90. Kim jest ten Bóg, który stąpił na ziemię i zamieszkał pośród nas? Ziemia należy do Niego. Mamy Psalm 50, wiersz 10. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Mój przyjaciel Don Jacobson zwykł mówić, Bóg nie tylko jest właścicielem tysięcy zwierząt na górach, ale jest także właścicielem tych gór, na których są zwierzęta. Wszystko na tej planecie jest Jego. To jest ta ostatnia linijka, bo mój jest świat i to, co go napełnia. No więc, ile z tego życia pełnego potrzeb i chciwości należy do nas? Sięgnijmy jeszcze do jednego tekstu. Muszę wam podać stronę do tego, proroctwa Ageusza. Oto podaję wam stronę. 1006. Ageusz, rozdział 2. Tak więc, w jakim stopniu Bóg rości sobie prawo do wszystkiego? Popatrzmy. Ageusz, rozdział 2, wiersz 8. To będzie tylko krótki tekst, ale potem nie będziemy mieli już żadnych wątpliwości. A więc, moje jest srebro, i co jeszcze? I moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Panie i panowie, zaznaczcie to sobie dobrze. On nie tylko jest właścicielem tej planety, nie tylko jest właścicielem całej przyrody, ale jest także właścicielem wszystkich pieniędzy na świecie. A dlaczego by nie? Stworzył przecież sterlingi dla brytyjskiego funta, stworzył złoto dla amerykańskiego dolara, stworzył wszystkie drogocenne metale na tej ziemi, wszystko należy do niego. Zatrzymajmy się Państwo na moment, spróbujmy dokonać takiego rachunku sumienia, jak czynimy to przez całe nasze seminarium nadchodzącego tysiąclecia. Pytanie. Czas na quiz. Jeśli Bóg stworzył cały świat, to w konsekwencji tego jest właścicielem tej planety, to ile z tego, co wy i ja posiadamy teoretycznie, jest faktycznie prawdziwie Jego? O, to bez sensu, Dwight. Ależ oczywiście, że wszystko, co posiadam, wszystko, czego jestem właścicielem, należy do tego, który to stworzył i dał mi w pierwszym rzędzie. Czy to prawda? Oczywiście. Wiecie, jest to tak, gdy mama i tata mają małą córeczkę, jak moja mała Chrissy, która siedzi dzisiaj w pierwszym rzędzie. Dawałem jej drobne monety. Gdy była mała, dawałem jej grosiki. Dostała pieniążek i wiedziała, że to ma wartość. Tak więc dawałem jej te monety, a ona je zbierała. Ja znowu dawałem, a po kilku tygodniach, gdy podszedłem do jej łóżeczka, powiedziała mi, popatrz, tatusiu, popatrz. I trzymała w swojej rączce te monety. Powiedziałem wtedy, Chrissy, jesteś taka bogata. Kochanie, czy mogę od ciebie coś pożyczyć? Powiedziała, dobrze, ale będziesz musiał mi oddać. I dała mi wtedy monetę. Każdy rodzic przez to przechodzi. Zabawiamy się z nimi, mówiąc, chciałbym być taki bogaty jak ty. Podobnie zwracamy się do Boga, mówiąc, Boże, popatrz, jak mi dobrze idzie, popatrz na mój dom, popatrz na te dwa samochody, popatrz na moje konto. Czy nie wiedzie mi się wspaniale? Wiecie, co Bóg robi? Poklepie cię po ramieniu i powie, no, jak ci się to udało? Tak jak rodzic. On wie, jak to się dzieje. Sam to uczynił, a więc teraz zabawia się z nami. I o to chodzi, przyjaciele. Wszystko, co posiadamy, zawdzięczamy Bogu. A my tak to zamieniliśmy, że wydaje nam się, że to nasze. Wszystko zawdzięczamy Bogu. Jesteśmy Mu to dłużni. Faktycznie zawdzięczamy Mu nawet zdolność zdobywania tych dóbr. Popatrzmy na ten tekst. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 8, wiersz 18. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Kto daje Ci siły do zdobywania bogactwa? Niespodzianka, niespodzianka. Jest to suwerenny władca w tym wszechświecie, który utrzymuje Twoje bicie serca, utrzymuje Twój oddech, utrzymuje Cię przy życiu. Twoje ręce potrafią pracować, daje Ci siły, abyś mógł zarabiać każdy grosz, jaki posiadasz. To nie ma znaczenia, jak niewiele posiadasz. Wszystko, co posiadasz, pochodzi od Boga. Panie i panowie, bez względu na to, jak to gromadzicie, Bóg i tak jest ponad tym wszystkim, ponieważ jest stworzycielem i właścicielem. Kropka. I skoro już posiada wszystko, to pozwólcie, że postawię wam kolejne bezsensowne pytanie. Czy nie ma prawa do tego, by upomnieć się o zwrot wszystkiego, czyż nie?
Mógłby, ma do tego prawo, ale tego nie czyni. I tutaj pojawia się cała tajemnica o tym Bogu, który nie oczekuje niczego więcej od ciebie, niż abyś odnalazł w nieprzemijającej przyjaźni z Bogiem sens niesamowitego bezpieczeństwa finansowego. Ponieważ to, co chce ci zaoferować, i uważajcie teraz, bo możecie zostać tym porażeni, On, Bóg całego wszechświata, przychodzi do ciebie dzisiaj i mówi: chcę być twoim głównym wspólnikiem w twoim życiowym przetrwaniu. W przetrwaniu finansowym, w przetrwaniu fizycznym, w przetrwaniu umysłowym, w przetrwaniu społecznym, w przetrwaniu duchowym. Chcę być głównym wspólnikiem we wszystkim, co czynisz. To jest niesamowite. Popatrzmy teraz na tę wybuchową obietnicę, jaką Bóg nam dał. Skierujmy się do proroctwa Malachiasza, a więc z powrotem do Starego Testamentu. Nieco dalej od Ageusza. Sięgnijcie kilka ksiąg dalej w kierunku Ewangelii Mateusza. Jest to ostatnia księga Starego Testamentu. Malachiasz, rozdział 3. Bóg ma dla ciebie dzisiaj propozycję. Będę twoim głównym wspólnikiem, jeśli mnie zaprosisz, abym nim został. A jak mogę cię, Boże, zaprosić do takiej współpracy? O, mówi Bóg, pokażę ci. Malachiasz 3:8. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i w daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. I teraz przychodzi obietnica, wiersz 10. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawicie mnie na próbę, mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miary? Wybuchowa obietnica jest taka: dziesięcina. Faktycznie na tysiące lat przed przekazaniem tej obietnicy przez Malachiasza, inny przyjaciel Boga o imieniu Jakub zawarł z Bogiem układ. Powiedział: w porządku, zawieramy układ. Popatrzmy na to. Księga Rodzaju podaje nam o tym. I złożył tam Jakub ślub i powiedział: jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaje, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. W porządku, Panie Boże. Tak i zawieramy układ. Ty mnie będziesz karmił, ubierał, błogosławił. Nie prosił o zbyt wiele, prawda? Pobłogosławisz mi, będziesz moim przyjacielem, a ja będę twoim i wtedy oddam tobie 1/10. W taki sposób. Możesz sobie wziąć. Bóg mówi, że jest to układ. Nazywa to dziesięciną. I do tego odwołuje się teraz Malachiasz. I nasz odwieczny przyjaciel mówi: zgoda. To tak jak małe dziecko, które przychodzi do mamy i mówi: mamo, chcę cię kupić. Mama bierze monetę, poklepuje synka po ramieniu i mówi: kochanie, kupiłeś mnie. Przecież nie możesz kupić mamy za ćwierć dolara. Nie możesz kupić Boga za 5 centówkę, ani za 1 000 000 dolarów. A Bóg przychodzi i mówi: ale mamy taki układ. Dlaczego nie? Jakiż to Bóg. Ale zaczekajcie jeszcze. Dodajmy coś do tego. Gdy pojawia się Malachiasz, to cytuje Boga, który mówi: w porządku, dziesięcina, 10%, pozwól, że będę twoim głównym wspólnikiem. Pozwól mi być głównym wspólnikiem w twoich sprawach finansowych. Resztą spraw zajmę się także, jeśli pozwolisz. Ale porozmawiajmy o tych finansowych sprawach. Oto jak to załatwimy. Weź 10% swoich dochodów i oddaj mi. Czas na quiz. Czy Bogu to potrzebne? Ależ. Czy potrzeba mu naszych monet? Nie. Daj mi te 10%. Moje jest całe srebro i złoto świata, ale daj mi te monety. Ta mała wiara mi powie: Boże, jako mój przyjaciel na zawsze i mój wspólnik, kieruj moim życiem. A tak naprawdę, przyjaciele, to całkiem dobry układ. Na wschodzie, zachodzie, północy i południu zawsze taki sam. Bogaci, biedni, młodzi i starsi, wykształceni i analfabeci, 10% stanowi tylko zawsze 10%. Bóg mówi: popatrz, to jest znakiem, to jest układ wiary. Ty je odłóż, a ja odpowiem. 1/10. 1/10. To jest wszystko, co Bóg uznaje za swoją własność. Faktycznie to powiedział: obrabowaliście mnie. Ta 1/10 jest moja. Nie mamy o czym dyskutować. Ona jest moja.
ale daj mi ją, a wtedy wejdę z Tobą w układ partnerski. Co tu się dzieje, przyjaciele? A to, że Bóg przychodzi do nas, aby się narodzić, pozostawiając swój lśniący pałac w raju, ten sam Bóg, który decyduje się na ubóstwo, abyśmy się stali bogatymi na zawsze. Ten Bóg, który zawsze posiada prawo do każdej monety, ale nie, On po prostu mówi, daj mi te 10%, które razem wytworzyliśmy, daj mi je jako widzialny symbol, a ja zatroszczę się o Ciebie przez dalszą część wędrówki. Twoje bezpieczeństwo i Twoje przetrwanie teraz spoczywa na moich barkach, a nie na Twoich. Czy to nie jest wspaniały układ? Ma Pan jeszcze jakieś uwagi? Nie. Jakiż Bóg. Ale teraz powiecie, zaraz, Dwight, przekonaj mnie. Jak to mam zrobić? Rzucić do Boga te pieniądze i powiedzieć, teraz masz, Boże? Jak On je odbierze? Czy powinienem dać je na rzecz Fundacji United Way lub na jakąś działalność dobroczynną? Pozwólcie, że Wam to powiem, bo to całkiem jasne, co powinniśmy zrobić z tymi 10%. Sięgnijmy z powrotem do Starego Testamentu, do Księgi Liczb. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 18. Mówi Bóg, Lewitom zaś dałem... Wiecie, Lewici, jedno z 12 plemion Izraela. Lewitom zaś dałem oto jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w Izraelu za ich służbę, którą spełniają w namiocie zgromadzenia. Synowie izraelscy już nie będą przystępować do namiotu zgromadzenia, aby nie ściągnąć na siebie grzechu i nie umrzeć, ponieważ dziesięcinę synów izraelskich, którą ci składają w darze ofiarnym Panu, dałem jako dziedzictwo Lewitom. Dlatego powiedziałem o nich, nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich. A zatem wszystkie 11 plemion otrzymało ziemię. Mówili, że to jest ich terytorium, ale Lewici ci nie otrzymali ani krzty, ani grudki ziemi. Bóg powiedział, że o nich ma się zatroszczyć pozostała część rodziny. I tak właśnie było. Rok po roku za pracę w świątyni Bożej wpływała dziesięcina i służyła Lewitom i ich rodzinom. No, ale to jest przecież Stary Testament. Błąd. Popatrzmy do Nowego Testamentu. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 9, wiersz 13 i 14. Popatrzmy na to na stronie 1233. Pierwszy Koryntian, rozdział 9. Czy jest to idea starotestamentowa? Nie, zaraz się przekonamy. Paweł mówi także o tym w Nowym Testamencie. Rozdział 9. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Widzicie, on powraca do historii Lewitów. Mówi, czy pamiętacie kapłanów? Czy pamiętacie, co otrzymywali? Odbierali z dziesięciny, która wpływała. Tak więc odświeża naszą pamięć. Ale teraz przechodzi dalej, wiersz 14. Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Widzicie, było to Bożym planem, aby ci, którzy są pełnoetatowymi kaznodziejami Ewangelii, żyli z dziesięciny. Jest dzisiaj wiele różnych potrzeb tego świata, ale dziesięcina jest przeznaczona przez Boga do wspierania pełnoetatowej służby kaznodziejskiej. Z tego powodu tutaj, w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, dziesięcina jest święcie strzeżona z przeznaczeniem na ten szczególny cel. Faktycznie przygotowaliśmy na ten cel takie małe koperty, aby można te pieniądze oddzielić jako szczególny fundusz dziesięcinowy. Są to dziesięciny. Dlaczego? Ponieważ pieniądze te nie należą do miejscowego zboru. Pozwólcie, że Wam powiem, jak to funkcjonuje. W tym zborze dziesięcina wykorzystywana jest do pokrywania środków utrzymywania małej grupy pastorów tego 3000 zboru. Dziesięcinę wkładamy do takiej koperty, ale wiecie, że ani jeden grosz nie pozostaje z niej tutaj, na miejscu. Powiecie może, że mając taki zbór 3000, to musisz mieć wysokie dochody. Znowu błąd. Mogę Was zabrać na przejażdżkę moją starą Hondą z roku 86. Chciałem to Wam powiedzieć, bo pomyślałem, że na pewno niektórzy z Was są ciekawi. Honda z 86 roku. Popatrzcie jeszcze na dom, w którym Karen, Chris i ja mieszkamy. Tak, wiadomo, te pieniądze nie pozostają tutaj. Wysyłamy je do miejsca, gdzie znajduje się siedziba naszej diecezji i pieniądze te są dzielone na cały stan Michigan.
Faktycznie, czy wiecie co? Ja mam tutaj ten 3000 zbór, ale na północy stanu, na półwyspie, znajduje się inny pastor, który ma 30 wyznawców lub 15. A wiecie, że podoba mi się ten system, dlatego że i on, i ja otrzymujemy dokładnie tyle samo. Jest to idealny system, bowiem nikt nie może powiedzieć, o, ja chcę dostać większy zbór, bo wtedy więcej zarobię. To nie działa tak w kościele adwentystów. Lepiej przyłączcie się do baptystów, jeśli wam to odpowiada. No, wiecie, każdy z nich tak czyni. Wszyscy tak robią, ale sprawa w tym, że jest to piękny system, bo istnieje w nim równość. A tak przy okazji, stan Michigan także nie zatrzymuje wszystkiego, bo są takie miejsca w Afryce, gdzie nie mają niczego. Tak więc pieniądze wykorzystywane są na całym świecie. Ale taki jest plan Boży. To właśnie mówi Paweł. Ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyją. Dziesięcina wpływa i dziesięcina zaopatruje. Oczywiście Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy, aby prowadzić taką pracę, skoro jest właścicielem wszystkiego srebra i złota. Ale jest to znakiem naszego partnerstwa. Boże, to Ty jesteś głównym wspólnikiem. Znakiem tego jest nasza dziesięcina. Faktycznie tylko Mu oddajemy. Czynił tak Jego przyjaciel Abraham, Jego przyjaciel Jakub, tak czynił Jego przyjaciel Mojżesz, tak czynił Izrael, tak czynił Jezus, tak czynił Piotr i Paweł. Każdy w całej Biblii, jak przejrzymy tę księgę, okazuje szacunek względem tego partnerstwa, oddając Bogu. Ale zwróćcie uwagę, co mówi Bóg. Chce Ci to zwrócić. Popatrzmy znowu do księgi Malachiasza 3:10. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I powtórzę teraz, że jest to ta niesamowita obietnica Boga, który jest właścicielem wszystkiego w tym wszechświecie. Przyjaciele, popatrzcie, pomyślcie nad tym. Ten tekst mógłby brzmieć choćby tak. Przynieście całą dziesięcinę do mojego domu, mówi Pan, jako próbę waszej wiary we mnie, a czasami będziecie musieli sobie poradzić z tym, gdy będziecie głodni, gdy czasami nie będziecie mieli schronienia i ubrania i będziecie bardzo cierpieli, ponieważ z trudem będziecie umieli poradzić sobie z własnymi potrzebami. Czy ten tekst mógłby tak brzmieć? Ależ tak. A czy uczeń, czy stały przyjaciel Boży oddawałby wtedy dziesięcinę? Oczywiście, że tak. Czy myślicie, że oddajemy dziesięcinę tylko dlatego, że chcemy coś otrzymać? Powiecie, Boże, Ty już opróżniłeś swój skarbiec nieba, dając mi Jezusa. Co się stanie, jeżeli teraz ja przejdę przez małe cierpienia? Dla mnie, Boże, to nic wielkiego, dlatego że Ty i tak już mi obiecałeś wieczność. Ale ten tekst tak nie brzmi. Tekst mówi, przynieście dziesięcinę i przekonajcie się. Sprawdźcie, czy nie otworzę dla was okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa, że nawet zabraknie wam miejsca w sercu, gdzie je pomieścicie. To jest wszechmocny Bóg, odwieczny Ojciec, cudowny doradca, książę pokoju, Emanuel. Postawmy to Jego imię w tym szeregu. Widzicie? Powiem wam, jakiś to przyjaciel. Mówi, otworzę wam okna niebios i obdarzę was wszystkim, co tylko możliwe w waszym życiu. Wy oddajcie mi 10% jako znak naszego partnerstwa, a ja wam dam 90%, które pozostały i rozmnożę je w taki sposób, o jakim nigdy nie marzyliście. Ale czy wiecie, że Izraelici, gdy szli przez pustynię i nosili swoje sandały dzień po dniu przez 40 lat, to zwróćcie uwagę, jak powiedział o tym Bóg w 5 Księdze Mojżeszowej. Prowadziłem was przez 40 lat po pustyni, a nie zetlały wasze szaty na was i nie zbutwiało twoje obuwie na twoich nogach. Przyjaciele, Bóg nie składa nam obietnicy, że zostaniemy milionerami, jeśli tylko będziemy oddawali Mu dziesięcinę. Wcale tego nie mówi. Mówi raczej, że przyjdzie do nas w sposób, jaki nie jest łatwy do zmierzenia. Obiecuję. Pozwólcie, że podzielę się z wami osobistą historią. Gdy pobraliśmy się z Karen, podjęliśmy decyzję. Dobrze, Boże, będziesz głównym wspólnikiem tego małżeństwa i będziesz głównym wspólnikiem w naszych finansach. Oczywiście nie zostaliśmy rodziną pastorską, aby się wzbogacić, ale pieniądze, jakie mamy, według tej umowy, skoro jesteś głównym wspólnikiem, to 10% należy do ciebie. Ale gdy zaczniecie swoje wspólne życie, to przychodzą takie chwile, gdy dochodzicie do końca miesiąca i zdajecie sobie sprawę, że zostało wam więcej miesiąca niż pieniędzy. Też to znacie? My nadal to znamy, a więc nic nowego. Ale chodzi o to, że pewnego miesiąca, gdy mieszkaliśmy w stanie Oregon z Kirkiem, zanim urodziła się Chrissy, i gdy nadszedł koniec miesiąca, to powiem wam, to będzie trudno przeżyć.
A wiecie, były takie chwile, kiedy pomyślałem, wiesz Boże, może teraz trochę będę Ci dłużny, wiesz Boże, że Ci oddam, kiedyś Ci oddam, ale teraz musimy je wydać. Jednak dzięki łasce Bożej powstrzymaliśmy się od tego, wierząc, że Bóg znajdzie inne wyjście. I tak się stało. Ale w tamtym miesiącu popatrzyliśmy, przeholowaliśmy. Wiecie, co to oznacza? Wypisaliśmy za wiele czeków, o jeden czek za dużo. I to na wysoką sumę. Za pranie w pralni chemicznej, tam gdzie zanoszę mój garnitur do czyszczenia. Co teraz zrobią z moim czekiem? Poszedłem więc do pralni i powiedziałem, że mój czek jest bez pokrycia. A właściciel odpowiedział mi. Naprawdę? Kiedy to było? Wziąłem więc moją książeczkę czekową i podałem mu datę. Wie pan, co się stało? Okradziono nas. Zabrali wszystkie pieniądze, zabrali wszystkie czeki. Powiedziałem, naprawdę? Jak mi przykro, proszę pozwolić, że wypiszę następny czek. Ale odpowiedział, nie, firma ubezpieczeniowa zapłaciła za wszystko. Ma pan więc bezpłatne czyszczenie. Wychodziłem więc, frunąc w obłokach. Nie mogę uwierzyć, że Bóg obrabował pralnię, aby nas wypłacić. Jakiż z niego jest przyjaciel. Oczywiście, że Bóg nie obrabował pralni, ale na pewno nam wtedy dopomógł. Słuchajcie, to proste. Bóg ma pewne niezmierzone sposoby, jakimi sam finalizuje swoje zobowiązania w naszym finansowym partnerstwie. Ale posłuchajcie, szereg lat temu stało się modne w pewnych chrześcijańskich kręgach, by... Nie powinniśmy dawać Bogu z oczekiwaniem na Jego błogosławieństwo. No, w pewnym sensie jest to prawdą, sami pomyślcie. Duch wdzięczności jest wielkim uczuciem w Nowym Testamencie. Pozwólcie, że zacytuję teraz Jamesa Daniego. Pochodzi to z jego książki Śmierć Jezusa. Nie waham się powiedzieć, że poczucie się dłużnikiem względem Chrystusa jest najpoważniejszym i najbardziej przekonującym ze wszystkich uczuć w Nowym Testamencie. Ponieważ ten cytat, który wcześniej się pojawił, to z drugiego listu do Koryntian, rozdziału 8, wiersz 9. On stał się biednym, abym był bogaty. To poczucie się dłużnikiem jest właśnie tą właściwą emocją. Jestem dłużny wszystkiego mojemu przyjacielowi na wieki. Nawet jeśli nie przyjdzie po mnie znowu, nadal jestem mu dłużny. Ale to, co staram się powiedzieć, to tekst z Malachiasza 3:10. On mówi, przyjdę po ciebie. Obiecuję to. Zajmę się tobą. Wiedzieć, że Bóg Wszechświata dał nam taką obietnicę. Co złego jest w tym, przyjaciele, jeśli uchwycimy Boga za Jego Słowo? Chcę zakończyć tym tekstem z Ewangelii Mateusza 6:33, skazania na górze. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a i teraz przeczytajcie to głośno ze mną. Wszystko inne będzie wam dodane. Jezus mówi, potrzebujesz wyżywienia, potrzebujesz ubrania, czy potrzeba ci schronienia? Bóg, który troszczy się o ptaki, przyozdabia trawę, On zatroszczy się o wszystko, za czym tęskni twoje serce, a wszystko inne będzie wam dodane. Powiem wam, przyjaciele, możecie mu zaufać. Ale popatrzcie, Biblia nie obiecuje nam ciastka z lodami, ale mówi, że chleba i wody nie zabraknie. Boże Słowo nie obiecuje miliona dolarów, ale gwarantuje swoim przyjaciołom dom w wieczności. Bóg nie mówi nam po prostu... Oddaj mi dziesięcinę, a nigdy nie zachorujesz, ale obiecał, szukaj najpierw mojego królestwa, a pewnego dnia nigdy się nie zestarzejesz. Mówi, zaufaj mi, zawrzyj ze mną ten układ, ty i ja. Pozwól, że będę twoim partnerem. A wszechmocny Bóg, odwieczny Ojciec, Książę Pokoju, cudowny doradca, Emanuel, mówi, zajmę się twoim przetrwaniem, zajmę się twoim bezpieczeństwem, dam ci wszystko, masz na to moje słowo. Przyjaciele, mamy na to Bożą obietnicę. A wiecie, że i ja obiecuję wam to samo? Doświadczcie go, wypróbujcie,
a przejdziecie przez to. Chcę zakończyć historią o George'u Millerze, tym wielkim Angliku, który dzięki swojej wielkiej wizji i współczuciu zorganizował sierocińce na Wyspach Brytyjskich, a także na terenie Europy. Czy pamiętacie historię George'a Millera? Zdecydował, że nigdy nie będzie prosił o wsparcie finansowe. Nigdy nie powiedział: tak przy okazji, w tym miesiącu mamy trochę kłopotów, czy moglibyście nam dopomóc? Nie. Powiedział: Boże, chcę Ci przedstawić moją potrzebę. Ty słyszysz o moich potrzebach, a ja Tobie ufam, Ojcze, że zadbasz o nas. Powiem Wam, przeczytałem szereg jego biografii, ale zawsze jestem poruszony do głębi, gdy zdaję sobie sprawę, jaką wiarę miał ten człowiek. Ten człowiek tak wierzył swojemu przyjacielowi na wieki, że powiedział: ufam mu. Bóg zawsze zadbał o wszystko. O, znacie tę historię? Powiem Wam prawdę, że Bóg w cudowny sposób pomagał stale i stale, miesiąc po miesiącu. Posłuchajcie tego. Dzieci siedzą już przy stołach, a w ich miskach na stołach nie ma owsianki. I wtedy odzywało się stukanie do drzwi. Pewnego razu przyszedł mleczarz, którego wóz zepsuł się przed sierocińcem. Skończyło im się mleko poprzedniego dnia, a on powiedział: zepsuł mi się wóz, a zanim go naprawię, to mleko się zepsuje. Czy mogę Wam dać to mleko? Bóg mówi: wypróbuj mnie, przekonaj się, czy nie przyjdę z pomocą. Tak więc mamy George'a Millera. Cud po cudzie, cud po cudzie. Słuchajcie, jeśli powiecie: nie, nie, to się nie może stać, to Wam powiem: to się może stać. Wasza wiara w przyjaciela na wieki może dokonać takiej zmiany. I tak prowadził swoje życie. Aż pewnego dnia zatrzymał go dziennikarz i wrzasnął do niego: panie Miller, jak to jest, gdy się żyje z ręki do ust? Miller zatrzymał się, odwrócił i z uśmiechem na twarzy powiedział: wspaniale, Boża ręka, moje usta. Jakże mi się podoba to zdanie. A Wam? Tak, to jest piękne. Boża ręka, moje usta. I to jest rada Jezusa: ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Przyjaciele, powiem Wam, trudno będzie Wam odnaleźć wspanialszej obietnicy w tej księdze. A Bóg zapewnia, że jeśli zaprosisz Go w swoim oddawaniu dziesięciny do partnerstwa, to zatroszczy się o Ciebie aż do samego końca. Mając takiego przyjaciela, pytam Was, jak możecie znaleźć większe bezpieczeństwo finansowe, jakie faktycznie nie jest z tego świata? Módlmy się. Boże, taka jest prawda. Utrzymujesz ten świat w swojej dłoni. Cały należy do Ciebie i my należymy do Ciebie. Wszyscy. Każde uderzenie naszego serca, każde tchnienie naszych płuc, wszystko jest Twoje, a Ty o wszystko dbasz. Jak więc Ci dziękować, Boże? Nie wiem, przyjacielu, ale teraz, kiedy zatrzymuję się na moment w tej modlitwie, wydaje mi się, że mogę po prostu podziękować Bogu, mówiąc prosto: Boże, proszę, bądź moim głównym wspólnikiem, partnerem w moich zmaganiach o przetrwanie. Czy pragniesz, aby Bóg był Twoim głównym wspólnikiem? Czy chciałbyś tego? Dlaczego nie powstalibyście teraz ze mną i poprzez to powstanie powiedzieć: Boże, i ja chcę, abyś był moim wspólnikiem w moim życiu? Ojcze, tego naprawdę pragniemy. Nie trzeba być aż tak inteligentnym, aby zdać sobie sprawę, że ten rodzaj partnerstwa jest czymś więcej, niż możemy mieć nawet nadzieję. Jest w nim całe bezpieczeństwo na tym świecie i w całym wszechświecie. Tak więc, Ojcze, te nasze niewielkie 10%, te nasze maleńkie dziesięciny, weź je, użyj je i pomnóż te 90% ponad naszą wyobraźnię, abyśmy w naszym życiu stali się, podobnie jak George Miller, żywymi dowodami, że jest Bóg we wszechświecie, który siedzi żywy na swoim tronie, że jest królem, jest przyjacielem i od dzisiaj jest naszym najważniejszym partnerem, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.